Witamy Państwa, trwa bowiem rodzinny rajd rowerowy Czechowice-Dzielice. To już jest Digota na antenie. Punkt kontrolny. Spotkałem już Pana Jurka z ekipą. Pierwszy punkt kontrolny jest na terenie Zabrzega, przy drodze na Czarnolesie, drugi w Bronowie, a trzeci w centrum Ligoty koło Ronda. Rostomili Ludkowie, witam was dzisiaj już z Ligoty. Mamy rajd rodzinny, rowerowy, Czechowic-Dzielic. Ja już zaliczył dwa punkty kontrolne. Pierwszy był w Bronowie, drugi był pod szkołą w Ligocie, teraz pojada do trzeciego. Ja. Teraz gibki szwung do następnego punktu. Następny punkt był przy rafinerii i Pesa Dert jedzie teraz. Zbyt gorszy pociąg. No i już jest następny punkt kontrolny. Mieszkamy w tamtych rejonach, tak zaczynamy od strony. A drugi? Odwrotnie. A Krzysiek, a drugi? Kto drugi? Kartkę drugą. Kartkę. No, ty nie bierzesz? Dziękuję. Już jest stare osiedle Kolonia w Czechowicach, tak zwane familoki, a po prawej będzie urząd skarbowy. Tutaj już jademy do następnego punktu. On jest zlokalizowany na terenie Bielskiego Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie. Na hołdach KWK Silesia. No, że tu żadnego nie ma, no jakoś noga z auta wystaje.
był Dart, a teraz jest Pendolino w Czechowicach. Po wiadukcie jedzie. To już jest ostatni punkt kontrolny w Zabrzegu, przy dworcu kolejowym, a potem już ino na stadion. Dobry. I tu już jest wjazd na stadion w Zabrzegu i na meta rajdu, kaj będzie żarci i losowani nagród. Orkiestra jest, pomacha nam orkiestra, my pomachamy orkiestrze. Na koncert naszej orkiestry zapraszamy za 25 minut, bo oni też jechali na rajdzie rowerowym. Muszą coś zjeść, pokrzepić się, ciastko, kawa. I mamy następne pytanie. Przypominam, żeby sobie przygotować numerki. Słuchałem jak młodzież, z tego się cieszymy, czy może jeszcze niżej dzieci biorą udział aktywnie w rajdzie wspólnie z rodzicami. Się wyróżnieniem, nagrodą, myślę, że dedykacja od Młodzieżowej Orkiestry Dętem będzie takim zadośćuczynieniem, żeby Państwa nastrój poprawić. Dziękuję bardzo za uwagę. Najstarszego uczestnika. O wieku nie będziemy mówić, bo nie wypada, ale imię i nazwisko i przedstawić go możemy. Proszę Państwa, pan Tadeusz Morawiec, najstarszy uczestnik 28. rodzinnego rajdu rowerowego. Mężczyźni się nie wstydzą wieku, ale my o wieku nie będziemy przekazywać. Pan Tadeusz Morawiec, najstarszy uczestnik, pozwolimy sobie podejść. Myślę, że gorące brawa, bo to wieku się nie podaje, no ale drodzy Państwo, 80 już minęło jakiś czas temu. Panie Tadeuszu, gorące brawa. Serdecznie dziękujemy za kolejną wizytę w Czechowicach. No i cóż, w trasie się spotkaliśmy, miło nam było dwukrotnie. I na działkach po raz pierwszy. Brawa, przyjmij w nagrodę prezent, który pozwoli w przyszłym roku powalczyć na trasie rodzinnego rajdu rowerowego. Oskar Jurczyk, urodzony 5 lat temu, już 5 lat skończony. Jeszcze raz brawa dla Oskara, który dzielnie pokonał całą trasę. No i może...